Ochnik, ochnik, włącz myślenie. Ochnik, ochnik, jeżeli pracują dla Was jacyś zdolni marketingowcy, to niech w końcu biorą się do roboty, bo postępujecie irracjonalnie, nielogicznie. Wasz upór w chęci dalszego mordowania zwierząt może Was kosztować lata strat wizerunkowych i finansowych. Już na ten moment setki tysięcy osób obejrzało filmiki na TikToku, głównie na TikToku, informujące, jak bardzo nieetyczną firmą jesteście. Grube setki tysięcy. Każdy kolejny miesiąc zwłoki z Waszej strony to kolejne setki tysięcy uświadomionych młodych obywateli. Nie tylko młodych, bo osoby w średnim wieku też zaglądają na TikToka. Być może cieszy Was obecność troli, którzy twierdzą, że wprost przeciwnie, oni tym bardziej teraz będą robili zakupy w Ochniku. Tym bardziej na złość nam, na złość wszystkim etycznym osobom, zakupią od Was produkt eksploatacji bezbronnych zwierząt. Ale czy wierzycie, że naprawdę ktoś zapłaci tysiące złotych po to, aby komuś innemu zrobić na złość? Zwłaszcza, że ta osoba, której chce zrobić na złość, nigdy się o tym nie dowie. Czyli jakie to zrobienie na złość, skoro osoba, o której ma się zrobić przykro, nic nie będzie o tym wiedziała, że właśnie ma być jej przykro? Bo oto w jakimś tam sklepie w innym mieście Polski dokonuje się zakup za dużą kwotę. Nawet jeżeli tak się stanie, że ktoś faktycznie na złość etycznym osobom specjalnie kupi u Was jakiś kożuch i może zacieracie ręce, mówicie ha ha, a to głupki jeszcze robią nam promocję, bo mówią o nas, to mimo wszystko zadajcie sobie pytanie i zastanówcie się, jaki procent polskiego społeczeństwa to psychopaci? Bo chyba przyznacie, że aby finansować zbrodnie tylko po to, aby komuś innemu zrobić w ten sposób na złość, to najpierw trzeba mieć nie po kolei w głowie. Na tym chcecie budować swoją markę na polskich psychopatach? Przecież doskonale wiecie, że absolutna większość polskiego społeczeństwa jest przeciwna hodowlom w szyciu odzieży z futer, sprzedaży futer. Jedyne, na czym jeszcze w tej chwili możecie bazować i dzięki czemu w ogóle jeszcze komukolwiek sprzedajecie swoje produkty, to to, że wiele osób uważa, że jeżeli sama nie kupi futra, nie nosi futer, to to już jest okej. Okay. Wciąż nie wszyscy obywatele rozumieją, że marek, firm nieetycznych w ogóle nie powinno się wspierać i w ogóle niczego nie powinno się od nich kupować. Ale taka świadomość już istnieje w przypadku innych branż, innego typu produktów. Nie jest to sposób myślenia całkowicie nowy i całkowicie obcy polskiemu społeczeństwu. Przecież nieraz spotykamy się z argumentem, że przecież coś tam było produkowane w Chinach, że ta firma produkuje w Bangladeszu. I dla wielu to już jest argumentem, że w ogóle nie należy kupować produktów tej firmy. I to jest Wasza strategia, że chcecie utrzymywać swoją nieetyczną działalność i nieetyczną sprzedaż aż do momentu, w którym większość Polaków zrozumie, że nieetycznych firm, nieetycznych marek nie należy wspierać w ogóle, że zakup dowolnego produktu Waszej produkcji jest wspieraniem nieetycznej marki. Czy sądzicie, że jeżeli udało się dotrzeć do setek tysięcy Polaków z przekazem, że Ochnik jest firmą nieetyczną w XXI wieku, sprzedającą ubrania szyte z ciał, to niemożliwym będzie dotarcie do setek tysięcy czy milionów Polaków z rozwinięciem tego zdania
w postaci, że kupno dowolnego produktu takiej nieetycznej marki jest czymś złym? A może czekacie, aż Polacy zrozumieją, że nie tylko nie wystarczy samemu nie kupować futer kożuchów, że nie tylko nie należy kupować nic, ani jednego produktu wyprodukowanego przez taką nieetyczną firmę, ale że dodatkowo należy stosować sankcje społeczne wobec wszystkich osób z otoczenia, które takie produkty mają. To też nie jest całkowicie obcy sposób myślenia w polskim społeczeństwie. Nieraz już byliśmy świadkami scen, kiedy Joanna Krupa wyszła z kina z tego powodu, że pojawiła się tam Joanna Mucha w futrze. Publiczność zamierza sabotować kariery polskich gwiazd, jeżeli one postępują nieetycznie, czyli noszą futra, kupują futra. Wiele osób deklaruje, że nie pójdzie do kina na film, w którym gra jakąś rolę aktorka nosząca futra. Ten sposób myślenia będzie coraz bardziej powszechny, ponieważ jeżeli coś jest legalne prawnie, to jest jedyna broń społeczeństwa. Stosowanie sankcji społecznych. Coraz więcej osób to zrozumie i wy chcecie czekać do momentu, aż wasza marka będzie kojarzona tylko i wyłącznie z jakimś haniebnym procederem, kiedy nazwa Ochnik będzie kojarzona jedynie ze wstydem, z obciachem, z czymś parszywym. A czy zdajecie sobie sprawę, ile lat będzie się za wami ciągnął ten smród? Od momentu, w którym dotkniecie dna i postanowicie zmienić strategię? Myślicie, że z roku na rok odbudujecie swój wizerunek i dobre imię? Każdy wasz produkt zalegający w szafie będzie krzyczał o pomstę do nieba. Każde futro w każdej polskiej szafie będzie w przyszłości parzyć ich właścicieli. Będą się wstydzić. Będą patrzeć z niesmakiem. Och, to Ochnik. Och, mam kożuch firmy Ochnik. Ojej, jak się tego pozbyć? Jaki wstyd, jaka hańba. Dorastające dzieci, kobiet, które to zakupiły, spojrzą kiedyś na swoją matkę, powiedzą, jak mogłaś coś takiego kupić? Jak mi wstyd za ciebie? Pomyślą o swoich znajomych. Tak długo, jak w polskich szafach będą znajdowały się futra i kożuchy uszyte przez was, wasza marka będzie marką wstydu dla coraz większej rzeszy uświadomionych i wrażliwych etycznie Polek i Polaków. Włączcie myślenie i podejmijcie rozsądne działania już dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.